Siemanko, ja jestem Milan i witam Was bardzo serdecznie po tej długiej przerwie od D'Agostini w mojej głównej serii, gdzie przedstawiam dla Was samochody, które wychodzą co 2 tygodnie. No, w tym wypadku jest to oczywiście numer 17, a dokładnie Honda S2000. Auto, które tak na dobrą sprawę miało już okazję być kiedyś na moim kanale, właśnie poświęcone Hondy S2000, a dokładnie ten numer był w numerze 12. Ta Honda była taka czarna, ona była z tej pierwszej części właśnie filmu Szybcy i Wściekli, a w dzisiejszym numerze przedstawiam dla Was numer 17, gdzie otworzymy sobie również Hondę S2000, z tą różnicą, że ona jest, jak widzicie, taka różowa, a dokładnie z drugiej części filmu. Chcę też jeszcze zaznaczyć, że ostatni odcinek, jaki pojawił się z D'Agostini, był to oczywiście, nie licząc ten odcinek, który teraz oglądasz, był to numer 16 oraz odcinek 16, który pojawił się miesiąc temu. Tak, proszę Państwa, dokładnie ostatni raz odcinek miesiąc temu był na temat właśnie tych aut z serii Szybcy i Wściekli, dlatego że numer 17 opóźnił się ponad miesiąc. No ponad, może nie, miesiąc po prostu. A dlaczego? A dlatego, że w naszym kraju po prostu były tam święta państwowe, kościelne i tak dalej, i tak dalej. No i ten numer nie pojawił się 2 tygodnie temu dokładnie, bo tak powinno być. Dzisiaj mamy 28 sierpnia. No to policzcie sobie 2 tygodnie temu, która to była data właśnie, kiedy powinien ten numer wyjść. Na dobrą sprawę, dzisiaj ja powinienem dla Was nagrywać numer już 18, ale nagrywam numer 17, bo powtórzę się Wam po raz kolejny. Czekaliśmy na ten numer aż miesiąc czasu. Także no naprawdę sporo tutaj było czekania. No i też troszkę moim zdaniem już to nie będzie szło równo, bo no tak jak Wam wcześniej wspomniałem, powinienem teraz już dla Was nagrywać numer 18, a nagrywam 17. 18 numer będzie dokładnie za 2 tygodnie w środę, bo dzisiaj tak czy siak mamy środę, z tą różnicą, że musieliśmy czekać równy miesiąc. Moi drodzy, numer 17 tak się prezentuje, jeszcze nieotwarty tutaj w folii. Jak to zwykle, ta sama procedura. Najpierw Wam pokazuję wszystko, zanim otworzymy sobie. No i to by było tyle chyba. Jeszcze tutaj tyle Wam pokażę, jak to się prezentuje. A prezentuje się to, proszę Państwa, w taki oto sposób. Cena nic się nie zmieniła. Jak to zwykle co 2 tygodnie, 70 zł. Numer 17. Honda S2000. Spoko pojazd. Otwieramy sobie. Mamy oczywiście model, ale to oczywiście będziemy zaraz sobie opowiadać więcej o modelu. W pierwszej kolejności wjeżdża gazetka. Proszę bardzo, to nam posłuży na śmieci. Mamy gazetkę. Powiem Wam, że wyjątkowo w dobrym stanie jest ta gazetka, a chodzi mi dokładnie o to, że nie jest tak chamsko wymolestowana, jak to niektóre, bo sami wiecie, że czasami te gazetki są strasznie pomięte i tak dalej, i tak dalej. No ale dobra, przechodzimy do tematu. Proszę Państwa, numer 17, Szybcy i Wściekli, zwie samochody z legendarnej kinowej sagi, Honda S2000. AP1, AP2, 2001. Szczerze powiem Wam, że nie mam pojęcia, co oznacza te AP1 ukośnik AP2. Nie mam kompletnie pojęcia. Nieważne. Oczywiście D'Agostini od wytwórni Universal. Tak jest, proszę Państwa, numer 17. Skala oczywiście 1 do 43. Tak się gazetka prezentuje z przodu, tak się prezentuje w tyle. No serio, powiem Wam, że naprawdę ta gazetka jest w zajebistym stanie dzisiaj. Nie jest taka pomięta, no bardzo ładna. Cena 70 zł, numer co 2 tygodnie, mamy również indeks. Gazetka jak to zwykle co 2 tygodnie identycznie wygląda, z tą różnicą, że mamy po prostu inne dane pojazdu. W dzisiejszym wypadku mamy oczywiście Hondę S2000 i już na dzień dobry Suki, czyli to jest właśnie właścicielka tego oto pojazdu. Na pewno kojarzycie ją doskonale z filmu. No
No i co? Mamy tutaj, wiadomo, ciekawostki. Dajcie znać w komentarzach, czy sobie to czytacie, te gazetki, czy po prostu zlewacie temat. Następna strona prezentuje się w taki oto sposób. Wiadomo, jeżeli by Was coś zainteresowało, możecie sobie zrobić cięcie w tym oto momencie i sobie coś tam doczytać. No i co? Tutaj mamy tą całą specyfikację pojazdu Honda S2000. Tutaj akurat jest taka fabryczna. To jest wersja kabriolowa. O, w ogóle sobie coś przypomniałem, drodzy Państwo. W numerze 12, jak otwierałem dla Was praktycznie taką samą Honda S2000, to z tego co pamiętam, ona była zabudowana tutaj. Ona miała dach po prostu, a to mamy wersję cabrio. Niby taki sam pojazd, no ale jednak różnica jest. Następna strona. No i tutaj wiadomo, mamy dane techniczne pojazdu. Bardzo bym prosił tutaj kamerzystę o zbliżenie, o pokazanie. Warto sobie przeczytać czasami takie ciekawostki, bo naprawdę można tutaj wyciągnąć fajne ciekawostki. Sam osobiście lubię sobie przeczytać to, tak po nagrywce popatrzeć, jaka moc pojazdu, ile waga i tak dalej, i tak dalej. Idziemy sobie dalej, tak swoją drogą, bardzo ładne tło, podoba mi się. Ostatnia strona, tutaj mamy kontynuację, tutaj tego całego wnętrza i tak dalej, i tak dalej. Tak swoją drogą, Honda S2000 bardzo fajnym samochodem jest. I co? Tutaj mamy ostatnią stronę, wiadomo, to są te wszystkie samochodziki, jakie już wyszły w tej serii, bo przypominam Wam, że seria trwa od stycznia roku 2024, a też stworzyłem drugą serię, a dokładnie playlistę, która nazywa się Moje Gadżety z Prenumeraty. Mieliście nawet w ostatnim czasie okazję oglądnąć kilka filmów, bo wstawiłem dla Was, dlatego że tej Hondy w ogóle nie było w sklepach, dlatego nagrywałem dla Was różne gadżety z Prenumeraty. No i ostatnia strona, to już mieliście okazję zobaczyć. Drodzy Państwo, jeszcze zanim przejdziemy sobie do otwarcia, chciałbym Wam pokazać moją karteczkę, która zawsze występuje w ostatnim czasie na filmach non-stop, co 2 tygodnie. Macie tutaj kolejność numerów. Tutaj jak widzicie, De Agostini, Szybcy i Ściekli, kolejność numerów. No i mamy od pierwszego numeru oczywiście na tej stronie do numeru 58. Tutaj mój kamerzysta Wam na spokojnie wszystko pokaże. Jeżeli by Was zainteresowało coś, wiadomo, zróbcie sobie pauzę w tym momencie i sobie to na spokojnie doczytacie, bo ja też nie mam za bardzo czasu, żeby Wam to wszystko dokładnie tutaj opowiadać i pokazywać. Chodzi głównie mi o tą kartkę, bo wolałbym się jednak skupić na tym, bo to jest temat tego odcinka. No i następna strona, tutaj mamy kontynuację od numeru 59 do numeru 85. Chcę jeszcze tutaj zaznaczyć, jak Wam kamerzysta pokazuje, że ogólnie kartka została zaktualizowana, bo kiedyś inna występowała na moich filmach, a tutaj zrobiłem aktualizację numeru, bo przybyło więcej numerów, po pierwsze, a po drugie też tutaj zmieniłem papier na taki bardziej ekskluzywny. Mam nadzieję, że Wam się podoba, bo dałem za niego aż 3 zł, czy tam 3,50, nie pamiętam, nieważne. Ale no bardzo ładny jest, musicie mi przyznać rację, że taki jest oldschoolowy. No i drodzy, przechodzimy dalej. Sekunda, sekunda, sekunda. Pogarniam sobie ten bałagan, który mi się tutaj narobił. No i mamy gwiazdę dnia. Jest to oczywiście Honda S2000. Różowiutka, taka troszkę moim zdaniem pedalska. Ja osobiście takiego auta bym nie chciał mieć. No ale jak taki wypad w numerze 17, to takiego trzeba przytulić. Tak się prezentuje jeszcze w bliższe, nie otwarta, z góry. Wiadomo, tutaj standardowo Wam się tutaj światełko odbija, ale niebawem się to zmieni. Tak się prezentuje z boku. Fajna naklejka. Bardzo fajna ta naklejka jest na tym samochodzie. Podoba mi się bardzo. Tak się prezentuje z przodu pojazd. No i tak się prezentuje jeszcze w tyle. Lubię zawsze Wam właśnie pokazywać krok po kroku, zanim jeszcze otworzę ten pojazd, jak wygląda nieotwarte w blistrze. Tak jeszcze oryginalnie, że tak powiem. No i co? Jeszcze w tyle tu mamy taką informację. Bardzo bym tutaj prosił kamerzystę o zbliżenie, żeby pokazać. Wiadomo, jakby coś Was tam interesowało, aczkolwiek nie wydaje mi się, możecie sobie zawsze zrobić pauzę. Od spodu wygląda w taki oto sposób. No i niestety nie mamy tutaj tej naklejki takiej, która lubi się tak ładnie mielić. Nie w tym numerze, ale czasami się po prostu one pokazują. Zależy jak zawieje.
Moi drodzy Państwo, myślę, że to już jest ten moment, żeby otworzyć sobie to autko. To mi posłuży jako śmietnik. Otwieramy. Na Waszych oczach. Na spokojnie, nigdzie się nie śpieszy. Na akord nie robimy. Uwaga, uwaga. Chcę ten moment, żebyście widzieli, jak wyjeżdża z blistra. Mam nadzieję, że dobrze widać. Ta-da! Mamy piękną Hondę S2000. Poczekajcie, jeszcze chwilę sobie podkładam to wszystko tutaj do śmietnika. To damy sobie na bok, żeby nam nie przeszkadzało. Proszę Państwa, mamy już model ściągnięty z blistra. Oczywiście, zanim sobie ściągniemy gablotkę, jeszcze Wam pokażę, jak wygląda w gablocie. Tak się prezentuje z góry. Na pewno teraz już lepiej widać ten pojazd. Tak się prezentuje z tej strony, z boczku. Tak się prezentuje z boku. Ale znaczy z przodu, przepraszam. No i tak się prezentuje w tyle. Naprawdę fajny pojazd. Myślę, że sobie go możemy powoli otworzyć. W ogóle też zauważyłem w ostatnim czasie, że jak oni robią te gablotki i te podstawki, jakoś tak lepiej przylegają do tego modelu, że chodzi mi o to, że jak założycie tą gablotkę, nie, to ten model tak nie wyjeżdża chamsko, żeby mógł się rozbić, tylko mam takie teraz wrażenie, że oni bardziej jakby to dopracowali, żeby ten pojazd tak chamsko nie wyjeżdżał. Proszę Państwa, mamy tło, zwykłe tło, jak co 2 tygodnie na czarnym tle z napisem szybcy i wściekli. Tak się też tutaj w tyle prezentuje. Jak coś, to zróbcie sobie cięcie, doczytajcie sobie i tak dalej, i tak dalej. Gablotka zwykła, gablotka Plexa tak zwanie. Jak to zwykle, uważajcie sobie, jak kupujecie te numery w sklepach, bo często, gęsto lubią być popękane. Aczkolwiek w mojej sytuacji w ostatnim czasie no nie spotkałem się, żebym miał jakoś trochę gablotkę uszkodzoną i tak dalej. Pamiętam, że w pierwszym numerze, jak kupowałem, pierwszy numer dosłownie, miałem gablotkę w tym oto miejscu właśnie tutaj pękniętą. Ale to jest w sumie tylko taki jedyny numer, gdzie mam lekko tą gablotkę uszkodzoną, tak zwanie. Ale ta jest naprawdę w bardzo ładnym stanie. Nic tutaj nie prasowane i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, ostatnią rzeczą, jaką sobie zrobimy na tym filmie, oczywiście będzie to omówienie Hondy S2000. W pierwszej kolejności jeszcze chciałbym Wam pokazać, jak się prezentuje ona już bez gablotki, bo przynajmniej teraz fajnie Wam tak światło nie odpada. Te naklejki naprawdę na tych drzwiach ma zajebiste. To w sumie auto jest bardzo ładne, tylko ten kolor moim zdaniem jest taki troszkę, no, dla mnie pedalski. Ale taka faktycznie w filmie występowała Honda. I to też jeździła kobieta, także dla niej na pewno jak najbardziej takie kolory się by tutaj zgadzały. No i tutaj też się prezentuje ta Honda w tyle, tak. Mamy również spoiler i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, przejdziemy teraz do omówienia szczegółów. No i w pierwszej kolejności zobaczmy sobie te cholerne lusterka, bo zawsze się boję to sprawdzać, bo miałem już raz sytuację, że mi lusterko odpadło. Dokładnie chyba w numerze 7, z tego co pamiętam. Lusterka siedzą na swoim miejscu, nic tu nie odpada. O dziwo, bardzo dobrze są zrobione, bo one są tak jakby tutaj, jakby to nazwać, one nie są przyklejone do tego pojazdu, tylko one są tak jakby, nie wiem jakby to nazwać, słowa aż mi brakuje. No po prostu dobrze są zrobione i tyle. Bo niektóre te lusterka są naprawdę liche. Szyba, tutaj nic nie odpada. Coś tu lekko tak pod palcem czuję, że chrybocze się. Wiadomo, przy mocniejszym szarpnięciu by to momentalnie odpadło.
Mamy też tutaj fotele dwa. Zobaczmy je. Spoko, wygląda na fajnie, że to jest zrobione. Mamy kierownicę. Tutaj Wam kamerzysta też pokaże, jak wygląda środek tego pojazdu przy okazji, jak już tutaj jesteśmy. Oczywiście na ile jest w stanie, bo też nie zawsze tutaj sprzęt ogarnie do końca, ale mam nadzieję, że widać fajnie. Następną rzeczą, proszę Państwa, będzie to spoiler. Sprawdźmy, jak spoiler prezentuje się. Nie no, spoilery zawsze w tych modelach uważam, żeby fajnie zrobione, dlatego że on solidnie siedzi. Tutaj nawet, żeby go urwać, to trzeba by było, moim zdaniem, troszkę siły użyć. Mamy również dwa wydechy pod spodem, proszę bardzo, tutaj rejestrację też mamy. Proszę tam pokazać, jeżeli jest tylko ostrość. Mamy światła, tu światła też żadnych tutaj nigdy nie było problemów i tak dalej. Z przodu jeszcze tak się ona prezentuje. Bardzo fajny samochód. Nie no, ogólnie dzisiejszy model mi się bardzo podoba. Mam nadzieję, że Wam też. Przy okazji sprawdzam sobie kółka, czy się kręcą. Coś tam kręci w przodzie, a w tyle? W tyle też się ładnie kręcą. I w przodzie też. No i to by było, proszę Państwa, tyle moim zdaniem. Tutaj też mamy taki fajny właśnie pasek idzie od spoilera po maskę. Taka naklejka. Fajnie to wygląda, naprawdę. Aktualnie też powiem Wam szczerze, że jestem w trakcie oglądania tej całej serii Szybcy i Wściekli, drodzy Państwo. Aktualnie ogarnąłem już 8 części Szybcy i Wściekli i na dobrą sprawę zostało mi do obejrzenia jeszcze dwie. Dokładnie część 9 oraz część 10. W sumie ta część 10 jest najnowsza póki co. Ona nawet tak swoją drogą całkiem niedawno była w kinach. Ale też tak sprawa właśnie wygląda, że jestem w trakcie oglądania tej całej serii. Proszę Państwa, to by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Jeżeli materiał Wam się spodobał, zostawcie koniecznie lajka, komentarz oraz subskrypcję na kanale Miszczuniu Ziomek Milan. I zapraszam, zapraszam już za 2 tygodnie, gdzie będziemy sobie otwierać kolejny model, a dokładnie, proszę Państwa, będzie to, jeszcze bym tutaj Wam pokazał na koniec tego filmu karteczkę, bo chyba o tym w sumie Wam nie wspominałem, ale proszę Państwa, ostatnio jak była właśnie ta Plymutka GTX Runner, to był w numerze 16, dzisiaj mamy numer 17 Honda S2000F2, czyli wychodzi na to, że dokładnie już w środę za 2 tygodnie będziemy mieli, proszę Państwa, model Dodge Charger SRT Hellcat F9. Powiedzmy, że się to tak czyta. I powiem Wam szczerze, nawet wiem, który to będzie numer, znaczy jak ten model będzie wyglądał, i powiem Wam, że on naprawdę będzie świetnym modelem. Za 2 tygodnie. Proszę Państwa, to tyle. Dziękuję bardzo. Jeżeli materiał Wam się spodobał, tak jak wcześniej już Wam wspomniałem, zostawcie koniecznie lajka, komentarz i tak dalej, i tak dalej. Uważam numer 17 Honda S2000 za temat już zamknięty. I to wszystko. Pozdrawiam jeszcze raz, Miszczuniu, Ziomek, Milan. Hej!